Witam na portalu radomsko24.pl. Dzisiaj między innymi o paszporcie turystycznym powiatu radomszczańskiego opowie Aneta Bogdan ze stowarzyszenia Spot Radomsko. Zapraszam do oglądania tej rozmowy. Dobry, witam na portalu Radomsko 24. Witam Państwa, witam dzisiaj mojego gościa Aneta Bogdan. Witam serdecznie. Witam. Spod Radomsko. Temat jak najbardziej aktualny, ten, który zaraz podejmiemy dzisiaj w naszej rozmowie. Zbliżają się wakacje. Dużymi krokami już prawie na progu wakacji stoimy. I bardzo ciekawa inicjatywa Spotu Radomsko, czyli paszport turystyczny powiatu radomszczańskiego. Czyli rozumiem, że stowarzyszenie wychodzi z założenia, że radomszczanie, jeszcze mieszkańcy powiatu radomszczańskiego dostatecznie jeszcze nie znają swojego powiatu, czyjeś widzą pod lasem, a swojego pod nosem nie widzą. Dokładnie tak. Generalnie spotykamy się z tym, że coraz częściej, jak nastała wiosna, już takie cieplejsze dni, to zapytania są takie, gdzie wyjechać na weekend, gdzie się spotkać? Kraków, Wrocław? Tak, gdzie jechać z dziećmi, gdzie ze znajomymi? No i tak nie widzimy, żeby w tych odpowiedziach przewijały się na przykład Wielgomłyny, Gidle, Żytno, tylko przewijają się właśnie jakieś Łódź, Częstochowa, a to, co mamy tutaj na wyciągnięcie ręki, to jest bardzo atrakcyjne, tak? Ja też pochodzę z Koluszek, więc ja się w zeszłym roku przeprowadziłam tutaj do Radomska. I Radomsko się podoba? Tak, zapytam tak, Radomsko się bardzo mi podoba. I generalnie... Ładniejszy od Koluszek? Czy lokalny patriotyzm będzie w tym momencie? Myślę, że lokalny patriotyzm, ja zawsze myślami wracam dobrze do Koluszek, dobrze, że tak, zawsze mówię dobrze o Koluszkach, więc nie mogę złego słowa powiedzieć, ale chcę powiedzieć to, że w zeszłym roku też dużo wyjeżdżałam, dużo pracowałam w różnych gminach, właśnie w gminie Wielgomłyny mieliśmy takie projekty z osobami starszymi ze Spod Radomsko, w gminie Wielgomłyny, w gminie Kodrąb i zawsze jak jeździłam tam właśnie latem, to bardzo mi się podobały te tereny i pod względem przyrodniczym. I właśnie zawsze się zachwycałam, że tam jest tak pięknie. I tak sobie pomyślałam, że właśnie, że ludzie tutaj mieszkający zamykają się tak na takie myślenie, zamykają, że już żeby coś zwiedzić, to trzeba jechać gdzieś daleko. A tak naprawdę wystarczy wsiąść w samochód, jechać te 30, 20, 15 kilometrów i już jesteśmy na miejscu, tak? Czyli rozumiem, że chcąc zachęcić wszystkich mieszkańców powiatu radomszczańskiego, wydaliście taki paszport turystyczny. Dokładnie tak. Generalnie pomysł był powiatu radomszczańskiego, bo to starostwo ogłosiło taki konkurs na wydanie właśnie paszportu razem z grą miejską, z grą terenową, co też zrealizowaliśmy grę terenową. I generalnie był konkurs na takie zadanie publiczne i ten właśnie paszport jest dofinansowany ze środków powiatu. I my jakby na tą potrzebę, na ten konkurs odpowiedzieliśmy, napisaliśmy wniosek i ten paszport powstał, tak? Nasz pomysł został wybrany, okazał się najlepszy i jest, tak? No dobrze, ale czemu on teraz, rozumie, że tu są informacje ciekawe o poszczególnych gminach powiatu radomszczańskiego, co warto w danej gminie zwiedzić, co zobaczyć, ale oprócz tego on służy, nie wiem, można jakąś nagrodę wybrać? Tak, można, wygrać? Można, tak. Są tutaj miejsca na pieczątki w każdej, jakby pod każdą gminą jest, tak, kamery, jest, tak. Jest miejsce na pieczątki i oprócz tego w każdej gminie są QR kody. One na rozpoczęcie wakacji już będą faktycznie w każdej gminie i w tych QR kodach zakodowana jest gra. Do każdej gminy jest jakby, są trzy miejsca w aplikacji, takiej specjalnie stworzonej aplikacji, trzy miejsca wybrane przez nas z danej gminy, do których trzeba podejść, że to nie jest tylko tak właśnie, że przeczytać sobie tam opis, super fajnie, ale też zrobić zdjęcie, nagrać jakieś wideo, nagrać jak coś na dyktafon, jakąś odpowiedź, wypisać jakąś odpowiedź, żeby zachęcić też do takiego aktywnego zwiedzania faktycznie, żeby to nie było tylko, że pojadę w to miejsce, podbiję tą pieczątkę i ja już mam zdobyte, nie? Ale więc... tu mam pewne ale. Tak? Bo rozumiem, że zdobyć pieczątkę to trzeba jechać w
dzień roboczy. No bo jeżeli ktoś będzie w sobotę, nie? W sobotę i w niedzielę? Nie trzeba. Jeżeli ktoś będzie w sobotę, w niedzielę, albo na przykład popołudniem, tak, o 18, no 19, to wystarczy sobie zrobić zdjęcie, selfie z paszportem w danym miejscu. Na tle gminy, tak? I my wtedy wiemy, jak przy odbiorze nagrody można odebrać na ulicy Warszawca 4 w siedzibie stowarzyszenia. Też na stronie internetowej jest podany kontakt telefoniczny w razie pytań. I jeżeli przyjdzie taka osoba z pieczątkami plus ze zdjęciami, to jak najbardziej to będzie zaliczone. Albo to, albo to. Tak, albo to, albo to. My wtedy damy wlepki też w te miejsca, które nie będzie jakby, nie ma pieczątki, to my damy takie wlepki. Czyli nagrodę otrzyma ktoś, kto mówiąc no tak wprost, zaliczy te wszystkie gminy i zrobi pieczątki we wszystkich gminach. To będzie, nie wiem, nagroda główna. Jak to jest? Nagroda główna jest dla wszystkich osób, które trzy pierwsze osoby, które uzbierają wszystkie pieczątki i zrobią zadania ze wszystkich gmin, czyli ze 14 gmin, otrzymają nagrodę główną. To są jakby trzy nagrody. Mhm. Takie większe tam jakieś radio z ładowarką indukcyjną, takie już pokaźne nagrody. Natomiast każdy, kto do nas przyjdzie, nie wiem, zbierze 7 pieczątek, powiedzmy 7 zadań wykona, tak? Każdy jakiś upominek otrzyma. W zależności od tego, jak dużo zrobi, taki otrzyma po prostu upominek. Bo ubiegła pani moje pytanie. Rozumiem, że tu są wszystkie gminy powiatu radomszczańskiego. Tu są żadna wszystkie gminy, nie jest tak pominięta. A ile jest tych paszportów? Paszportów nakład jest 300 w tym momencie. Już część została wydana na drugim zlocie turystycznym, który odbył się w sobotę. No i nadal paszporty są dostępne w siedzibie stowarzyszenia. Paszporty też będziemy dystrybuować w gminach powiatu radomszczańskiego, no i w starostwie też będą dostępne. I generalnie każdy, kto poprosi nas o taki paszport, to taki otrzyma. Czyli, tak? Rozumiem, jeżeli byście myśleli o dodruku tych paszportów, musi być to przy współudziale starostwa powiatowego. Niekoniecznie. No jeżeli na przykład zbierzemy jakieś środki od darczyńców, to jak najbardziej możemy taki paszport wydać. Oczywiście to jest wydanie pierwsze, tak? Więc jeżeli inicjatywa spotka się z zainteresowaniem, to jak najbardziej jesteśmy w stanie poszerzać ten paszport o nowe rzeczy, tak, żeby nie, bo aktualnie jest jedna gmina jest na dwóch stronach, tak, ale to są dwie strony tak naprawdę, więc jeżeli spotka się to z zainteresowaniem, będą jacyś darczyńcy, którzy będą chcieli przekazać właśnie fundusz na wydruk, dodruk paszportu w wydaniu drugim na przykład, to jak najbardziej jesteśmy otwarci. W takim razie paszporty, przypomnijmy, do odbioru w Starostwie Powiatowym w Radomsku, we wszystkich gminach powiatu radomszczańskiego oraz w siedzibie Stowarzyszenia Spod Radomsku przy ulicy Warszyca 4. Zmieni może temat na zakończenie dzisiaj naszej rozmowy. Zapytam się, co słychać w temacie lodówki społecznej. Był pewien taki niesmak, ponieważ wasz pomysł w pewnym stopniu, no nie wiem jak to powiedzieć, przypadł do gustu samorządowi radomszczańskiemu i tak naprawdę to powstały już dwie lodówki, z czego jedna jest chyba nieczynna, bo jest zepsuta, ale chyba obie świecą pustkami. Kiedy wasza lodówka? Otwarcie naszej lodówki planujemy. Też będzie takie oficjalne? Zobaczymy. Myślę, że też zaprosimy na pewno media na otwarcie lodówki, żeby było wiadomo, że ta kolejna lodówka gdzieś powstaje, tak, żeby mieszkańcy dowiedzieli się faktycznie, że powstaje kolejna lodówka. Nasza lodówka powstanie w siedzibie stowarzyszenia i generalnie myślę, że ten tydzień następny maksymalnie, bo byliśmy aktualnie zajęci tym paszportem, żeby wydać go przed wakacjami, ale za chwilkę ruszymy z lodówką. Już pieniądze zostały nam przekazane przez miasto Radomsko w tym projekcie, który napisaliśmy. No i co, my się bardzo cieszymy jako stowarzyszenie, że to będzie kolejna lodówka, że ten pomysł, że tak powiem, chwycił i że jest, no bo to wszystko robimy dla mieszkańców, byliście tak? Aspiracją i dokładnie, dla innych, żeby ten Więc żeby my się bardzo cieszymy, bo w wielu miastach tych lodówek jest mnogość, tak? Więc to, że u nas są 3, a może niebawem będzie 10 na przykład, więc będziemy się bardzo cieszyć, jeżeli... Tylko to jest trochę smutne, że teraz ta jedna lodówka, bo druga jest nieczynna, już jeszcze nie wiem, czy czynna, czy nie, ale one świecą pustkami. My będziemy na pewno prowadzić, jeśli chodzi o naszą lodówkę, no ale pewnie też te dwie, które stoją, taką szeroką kampanię, na czym w ogóle ten pomysł polega, tak? Bo myślę, że przez to, że długi czas nie było takiej rzeczy tutaj w Radomsku, no to mieszkańcy też nie za bardzo korzystają, bo nie wiedzą może jak, nie wiedzą co tam przekazywać, tak?
Więc my będziemy starali się na pewno zachęcać mieszkańców przez te wakacje też zarówno do turystyki, jak i do pomocy. No i ważne, żeby te lodówki chłodziły, a nie grzały. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo Pani za przybycie, za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Była to rozmowa na portalu Radomsko24. Staszczyk Niezależnie. Dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia i do zobaczenia.